Firmy, które miały wybudować stadion i galerię handlową przy Alei Piłsudskiego, wycofały się. W związku z tym prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz ogłosił nową koncepcję. Przypomnijmy, zgodnie z pierwotnym planem, w zamian za budowę stadionu, inwestor miał otrzymać od miasta teren pod budowę galerii handlowej. Mimo toczących się przeszło rok negocjacji, oferta żadna nie wpłynęła i w związku z tym będziemy realizować tak zwany plan B, który oczywiście zagwarantuje nam wybudowanie tego stadionu. Żadna z firm, które wcześniej deklarowały chęć uczestnictwa w przetargu, nie zdążyła w terminie przygotować oferty. Dlatego władze miasta podjęły decyzję o sprzedaży terenu pod budowę galerii. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają być przeznaczone na budowę stadionu. Dzisiaj mamy czterech partnerów, którzy chcą realizować swoje galerie. Proszę bardzo. Plan zostanie przygotowany miejscowy w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Nastąpi podział nieruchomości. Grunt zostaje sprzedany. Czterech, kto pierwszy, kto wyłoży pieniądze na budowę stadionu, ten będzie mógł budować i realizować galerię w Olsztynie. Jednocześnie prezydent zapowiedział, że do momentu sprzedaży działki przy stadionie nie wyda zgody na budowę galerii w żadnym innym miejscu. Interes miasta jest taki, ażeby po prostu wybudować stadion, ponieważ nikt nam nie wybuduje, nikt nam nie da pieniędzy za darmo, a wobec tego nasza nieruchomość dzisiaj ma największą wartość wtedy, kiedy może być przeznaczona jako pierwsza pod budowę galerii handlowo-usługowej. Galerię w Olsztynie chce wybudować 4 inwestorów. Przetarg ma być rozstrzygnięty w pierwszej połowie tego roku.